Kolejny punkt, proszę Państwa, to jest likwidacja z dniem 31 grudnia 2012 roku społecznej Krakowie, Ośrodek Sportowy 9, projekt prezydenta, druk nr 97, referuje również Pani Dyrektor Joanna Kaszanowska. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni. Na artykuł 7 osiedla, osiedle sportowe i osiedle szkolne funkcjonują w Domach Pomocy Społecznej jako jednostki budżetowe. W Domu Pomocy Społecznej na osiedlu sportowym jest 40 mieszkańców, na osiedlu szkolnym 50. Sportowe to Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych, a osiedle szkolne to Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych. Te dwie jednostki, likwidacja jednostki budżetowej osiedla sportowego podyktowana jest racjonalizacją wydatków, ale zarazem racjonalizacją takiego funkcjonowania. Dwa sąsiednie osiedla, dwie jednostki, gdzie de facto zamówienia mogą być łączne, gdzie mogą być łączne jedna jednostka budżetowa, gdzie dyrektor od września ubiegłego roku, gdzie osoba będąca dyrektorem Domu Pomocy Społecznej na szkolnym jest w wymiarze jednego etatu i dodatkowo po odejściu dyrektora sportowego szefuje w wymiarze 1/4 temu Domowi Pomocy Społecznej. Biorąc pod uwagę sąsiedztwo, biorąc pod uwagę możliwości ustawowe, bo te dwa typy można połączyć, jeśli nie funkcjonują w jednym budynku, wniosek o likwidację jednostki budżetowej, znowu oszczędność na stanowisku dyrektora głównego księgowego. Dyrektor jest już w wymiarze 1,25 będzie 1 etat. Główna księgowa zasłatowego zostanie zagospodarowana, czy znajdzie zatrudnienie w tej nowej, większej jednostce, a pracownicy działu opiekuńczo-terapeutycznego, który są trzonem Domu Pomocy Społecznej, zgodnie z ustawą, będą dalej tymi pracownikami, czyli dla nich miejsce pracy się nie zmieni, zmieni się tylko adres pracodawcy, mieszkańcy zostaną w tych samych miejscach i to jest racjonalizacja jednego i drugiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję Pani Dyrektor. W tej kwestii jednomyślną opinię pozytywną wydała Komisja Rodziny i Polityki Społecznej. Czy Pani chce coś dodać? Opiniowanie przez dzielnicę likwidacji dotyczy tylko i wyłącznie pracowników oświatowych. Dziękuję bardzo. I w ten sposób rozwialiśmy kolejną wątpliwość. Proszę Państwa, czy są stanowiska innych komisji, czy są stanowiska radnych? Nie widzę. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa radnych w tym punkcie chciał zabrać głos? To sprawa jest, wydaje nam się, bardzo jasna i precyzyjna. Zatem zamykam dyskusję i stwierdzam, że Rada odbyła pierwsze czytanie. Zgodnie z paragrafem 36 ust. 4 miasta Krakowa określam termin wchodzenia poprawek na dzień 2 października 2012, godzina 15, ostateczny termin wchodzenia poprawek na dzień 4 października, godzina 15. Zostało